Siemanko, w ten piękny dzień możecie się zastanawiać, kurde, co tak często filmy? No i będę się starał trochę ogarniać właśnie z tymi filmami i częściej je dodawać. A co dzisiaj? Dzisiaj idziemy trenować łapy oraz lecimy z full day of eating. Pokażę wam dokładnie, co jem właśnie w takim zwykłym dniu. Dzisiaj niedziela, więc trochę luźniej. Ale co, zacznijmy sobie może od celów na 2023 rok. I muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę dobry pomysł, aby zakupić sobie taką tablicę białą i marker, aby swoje cele tutaj zapisywać, bo jest to naprawdę pomocne w chęci do faktycznie spełniania tych celów. I tak, mamy tutaj, o, zbliżę, pięknie, ładnie, widać wszystko, superowo, jak ktoś chce sobie zatrzymać, to sobie zatrzyma. I tak, i porozmawiajmy o tym, jest to ława. 140 kg, będzie to ciężkie. Teraz mam 110. Jest to przysiad, 180. Teraz mam 140. Oraz jest to martwy, teraz mam 190. A chciałbym faktycznie zrobić te 100, te 230 kg na martwy. Oraz mamy tam cele odnośnie social mediów. Czyli TikTok 150 tysięcy obserwacji, Instagram 50 tysięcy obserwacji oraz YouTube 15 tysięcy obserwacji. Patrzę na te obserwacje pod kątem tego, ile chcę po prostu pracy w to włożyć, aby to tak rosło. Więc są to naprawdę mega wygórowane cele, ale o to właśnie chodzi. Jeśli będziemy sobie ustalać jakieś małe cele, które są łatwe do wykonania, no to kurde. Ludzie, no to o, zrobię, okej, okay. no to już jest git. Nie, trzeba sobie ustalać bardzo wygórowane cele, które są osiągalne fizycznie, ale bardzo wygórowane cele. Ja jestem właśnie na te cele nastawiony. Włosy jeszcze trochę mokre, więc muszę trochę poczekać, ale chyba jest ogólnie git. Więc co, zapraszam na moje śniadanko. Więc tak, to jest moje śniadanie, mamy tutaj dwie grzanki, szejka, takiego bardziej owsiankowo-owocowego, kawę i za niedługo będę, zaraz za chwilę w sumie, będę popijać sobie suplementy wodą oraz dwa batoniki, bo czemu w sumie nie? Okej, sporo tego jest. Na razie śniadanko na bok i uporządkuję to wszystko na biurku. Możecie powiedzieć, że to bardzo dużo, aczkolwiek skoro mam współpracę z KFD, no to po prostu mam te suplementy i jeśli chociaż jeden może mi dać 1% więcej, to ja sobie z miłą chęcią będę je zażywać. Wiadomo, nie wszystkie suplementy są jakoś bardzo, bardzo potrzebne, tak dla was z polecenia to po prostu poleciłbym kreatynę, omega 3 i może ashwagandę lub, lub jeszcze Vitapak. A reszta to w sumie, no po prostu dobra dieta i tak czy tak będzie dobra. Pamiętajcie, suplementy to tylko dodatki. I no jeśli macie naprawdę dużo kasy, to możecie, aczkolwiek no wiadomo, nie jest to nic koniecznego. Więc tak, co ja biorę? Ja biorę kolagen, kreatynę, adekromium, selenium, ashwagandę, witaminę B12, witaminę D3, omega 3 oraz Vitapak. I no jest to sporo, no ale już jak mówiłem. Ja się teraz zabieram za śniadanie, potem muszę zrobić bojowe zadanie i lecimy na siłownię. Następną rzeczą, którą będę teraz jadł, jest kiełbasa, jest to 135 gram kiełbasy takiej zwykłej oraz banan i dopiero teraz będę jeść te dwa batoniki, bo wcześniej po prostu montowałem film, który wleciał w niedzielę. I tak, nie było czasu, dużo rzeczy robiłem, wiadomo, te zadanie bojowe, o którym mówiłem wcześniej, więc tak, jem teraz, odpalam live'a na TikToku, tak szybciutko i co?
I lecimy na siłownię, bo na siłownię jednak idę dopiero na późniejszą godzinę, około 18. Jest to arm day, więc sporo, sporo tego nie będzie. Myślę, że tak maksymalnie półtorej godziny. Szybki trening, więc to na luziku. I tak, zajadam. Ja już jestem na siłowni, zaraz zaczynam łapy. No i standardowo w prawym górnym będzie wam mówić, co dokładnie robię, dlaczego, jak. Zapraszam. Trening po rozgrzewce zaczynam od OHP i jest to duży ciężar, a mało powtórzeń. Widzicie tutaj 8 powtórzeń, jest to 50 kg. Technika może nie była najlepsza, ale staram się po prostu ruszyć ten ciężar z punktu A do punktu B. Faza ekscentryczna mnie jakoś bardzo nie obchodzi, bo staram się po prostu skupić na tylko tym ruchu do góry. Następne ćwiczonko, wznosy do boku i jak tutaj widzicie, poprawnie, technicznie jak najbardziej się da. Jak widzicie, technika polega na tym, że po prostu przesuwamy hantle do góry, czekamy chwilę i powoli w dół. Wtedy naprawdę poczujecie tak bardzo te mięśnie, że to jest hit. Kolejne ćwiczenie, znów wznosy do boku, tym razem na ławce, aby była dużo lepsza stabilizacja i naprawdę tym ćwiczeniem już kolejnym na środek barku dobijamy go tak bardzo, aby po prostu bolał na następny dzień jak skurczysyn. Kolejne ćwiczenie, robimy bicepsy na ławce, 45 stopni, naprawdę czuję bardzo, bardzo dobre i porządne rozciągnięcie właśnie przy tym ustawieniu. Gdy ten biceps się faktycznie rozciąga jeszcze na tej ławce, to na następny dzień naprawdę poczujecie, jeśli dobrze zrobicie. Prostowanie łokci na wyciągu. I tak, powinienem to zrobić ogólnie na długim warkoczu, aczkolwiek wszystkie były zajęte, a moja nieumiejętność rozmawiania z ludźmi na siłowni jest tak wielka, że po prostu postanowiłem zrobić to już innym uchwytem, więc jak widzicie tutaj, nie był to jakiś super fajny, przyjemny ruch, ale ogólnie przepracowałem fajnie ten tricep z tym ćwiczeniem. Zrobiłem 4 serie po 12, praktycznie do upadku każde, ponieważ nie miałem dużo czasu i chciałem jak najwięcej zaoszczędzić, że za niedługo zobaczycie, dlaczego nie miałem czasu. Więc tak, naprawdę fajne tutaj było spięcie i mi się podobało. Jak zakończyłem ten trening? Bicep curls, tym razem na sztandę, 25 kg, 3 serie po 12 powtórzeń. Więc no to był ten trening, zapraszam was na pozowankę. Jak widać, jestem po. Nie zdążyłem zrobić jednego ćwiczenia, ponieważ autobus. Tak, i no niestety tak to jest, jak się ma te 16 lat, jak mówiłem w poprzednim filmie. Ale tak, właśnie już wracam do domu i zaczynamy kolację, bo jeszcze mam do jedzenia kilkaset kalorii. Cóż my tu mamy za kolację? Kurde! Makaronik, oczywiście z twarogiem półtłustym oraz trzy kanapeczki z dżemem. KFD jest bardzo niskokaloryczny, więc super, udało mi się po prostu zjeść więcej za mniej, bo przekroczyłem tak czy tak dzisiejszy już limit. Tutaj macie moje całe fitatu z dzisiejszego dnia. I tak, i to by było na tyle w sumie, bo tutaj mam jedzonko. Ja sobie będę to jedzonko kończyć i będę iść spać, bo jutro jest lobby. 3 dni było bez. Ja jestem zdruzgotany. Nie chce mi się. Bardzo mi się nie chce. Ale trzeba, więc trudno. Dokończę jedzenie, idę spać. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawiajcie subskrypcję, lajka i tak dalej, i tak dalej. Jo!